sztuczka przynieś. Tematem dzisiejszego odcinka będzie nauka sztuczki przynieś. Dla niektórych psów, jak na przykład aporterów, jest to bardziej naturalna umiejętność, a niektórym może zająć to trochę więcej czasu. Dziś pokażemy, jak krok po kroku tego nauczyć. Zatem napełniam sakwę i zaczynamy. Zainteresowanie psa przedmiotem. Do nauki przynoszenia przedmiotu wykorzystamy kliker. Czym jest kliker i w jaki sposób go wykorzystać, pokazywaliśmy w jednym z odcinków. Link do niego znajdziecie poniżej. Przejdźmy zatem do ćwiczenia. Przygotowałem miękki, materiałowy przedmiot. Trzymam go w jednej dłoni, w tej samej dłoni trzymam kliker. W drugiej dłoni przygotowuję kilka przysmaków. Wystawiam rękę z przedmiotem około 40 cm od nosa psa. Dobrze, świetnie. Gdy tylko zwróci uwagę, zerknie w kierunku przedmiotu, zaznaczam to dźwiękiem klikera i nagradzam. Bardzo ładnie, pięknie, dobry pies. Jeżeli pies nie zwraca uwagi, nie przejmuje się tym. Wykonuje kolejną powtórkę. Dobrze, bardzo ładnie, tak jest. Dobrze, tak jest. Dobry pies, świetnie. Bardzo ładnie, super, ekstra. Tak jest. Pięknie, bardzo dobrze. Gdy pies już za każdym razem świadomie zerka w kierunku przedmiotu, mogę zakończyć etap. Dotykanie przedmiotu pyskiem. Teraz podniosę moje oczekiwania. Już będę oczekiwał, że pies zrobi jakiś ruch w kierunku przedmiotu, a nawet dotknie go nosem. Wow, świetnie! Wow, bardzo dobrze, dobry pies, super! Widzicie, że Bordo już wykonuje coraz wyraźniejsze ruchy, zaraz dotknie nosem przedmiotu. Wow, dobry pies, super! Pięknie, brawo, świetnie! Bardzo ładnie, dobry pies, super. W ostatniej powtórce było widać chwilę zawahania, ale pies podszedł do przedmiotu, dotknął go nosem, a nawet próbował chwycić. Na tym zakończę sesję. Bordo już próbował chwycić przedmiot. Jest to moment, kiedy mogę podnieść oczekiwania. Teraz będę oczekiwał, że nie tylko dotknie go nosem, ale też chwyci zębami. Bardzo ładnie, ekstra. Gdy to zrobi, zaznaczamy to dźwiękiem klikera i nagradzamy psa. Dobrze, bardzo ładnie, super pies, ekstra. Dobrze, pięknie, świetnie. Bardzo dobrze, super. Nam poszło to z Bordo bardzo gładko. Jeżeli mielibyście problem na którymkolwiek z etapów, cofnijcie się do wcześniejszego i solidniej przepracujcie, a wtedy nauka pójdzie dużo sprawniej. Gdy jesteśmy już na takim etapie, jaki widzieliście przed chwilą, mogę zakończyć ten krok. Wydłużanie czasu trzymania przedmiotu. Teraz będę oczekiwał od psa tego, że nie tylko chwyci przedmiot, ale będzie go potrafił przytrzymać przez chwilę. Dobrze, świetnie. Mieliśmy jedną sekundę. Dobry pies, świetnie. Teraz trochę dłużej. Wow, bardzo ładnie, super. Teraz mieliśmy około 2 sekundy i na chwilę puściłem przedmiot. Dobrze, pięknie, ekstra. Gdy dojdziemy do takiego poziomu, możemy zakończyć krok. Podążanie z przedmiotem w kierunku opiekuna. Teraz będę oczekiwał, że pies wykona kilka ruchów z zabawką w moją stronę. Będę zachęcał go do tego. Chodź, Bordo. Dawaj. Wow, super, ekstra. Nie oczekuję, że zrobi 10 kroków w moim kierunku. Wystarczą mi 2-3 kroki. Bordo, chodź. Wow, świetnie. No super. Gdy mam opanowane ćwiczenie na takim poziomie, mogę dodać komendę słowną.
Bordo, przynieś. Wow, dobry pies. Fantastycznie. Super. Przynieś. Dobrze, pięknie. Ekstra. I na tym możemy zakończyć ten krok. Podnoszenie przedmiotu z ziemi. I w ostatnim kroku będę przedmiot wykładał na ziemi i prosił psa, by mi go przyniósł. Przynieś. Wow, fantastyczny chłopak, super, ekstra. Na początku nie oczekuję, że pies wykona dużą ilość kroków w moim kierunku. Wystarczą mi 2-3. Przynieś. Pięknie, dobrze, super. Za każde prawidłowo wykonane ćwiczenie nagradzam psa. Przynieś. Pięknie, no super zdolny pies, bardzo dobrze. Stopniowo też zaczynam wydłużać odległość. Przynieś. Ekstra, tak jest. I mamy opanowaną sztuczkę, jaką jest nauka przynoszenia przedmiotu. Na tym etapie możemy już odstawić kliker i prosić psa, by wykonał ćwiczenie na komendę. Zainteresuj psa przedmiotem. Potem zachęć psa do dotknięcia przedmiotu pyskiem. Z bordo poszło. Następnie wydłużaj czas trzymania przedmiotu przez psa. Zachęć psa do podążania za tobą z przedmiotem. Pokazałem wam na filmie. Naucz go podnoszenia przedmiotu z ziemi i przynoszenia go. Na każdy z etapów poświęćcie przynajmniej 1 tydzień. Napiszcie w komentarzach, jak wam idzie. Zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie oraz dajcie łapkę w górę na naszym fanpage'u na Facebooku. Będziecie na bieżąco z nowymi filmikami.